Rozmawiam z Ewą Włodarczyk, ekspertem w programie ABC Przedsiębiorczości 3, edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast. Projekt prowadzony jest przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dziś z Ewą będziemy rozmawiały na temat rejestracji działalności gospodarczej, czyli jak krok po kroku bezpiecznie i łatwo zarejestrować własną firmę. Ewo, powiedz, czy można najpierw założyć firmę, a potem dopiero określić szczegóły jej działania, profil jej działania? Dzień dobry. Rejestracja działalności gospodarczej, czyli założenie tej firmy, jest swojego rodzaju ukoronowaniem naszych wcześniejszych przemyśleń, marzeń, dążeń do własnej firmy. Firmy zakładamy, rejestrujemy małą firmę, która jest na przykład prowadzona w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność poprzez rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musimy wypełnić określony formularz i żeby to dobrze i sprawnie zrobić, musimy wcześniej mieć wiele spraw przemyślanych i podjąć określone decyzje. Ponieważ formularz, który będziemy wypełniać, między innymi wymaga, abyśmy dokładnie określili przedmiot naszej działalności, gdyż będziemy musieli przypisać określony kod PKD, Polskiej Klasyfikacji Działalności. Musimy także wiedzieć, jaka będzie forma prawna naszej działalności. Czy będzie to osoba fizyczna prowadząca działalność, czy też spółka cywilna i wówczas uzyskujemy wpis do CIDG, czy też będzie to bardziej zaawansowana forma w postaci spółki prawa handlowego. I tutaj rejestrację uzyskujemy poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy także dobrze zastanowić się odnośnie formy opodatkowania. Jest to dość trudne zagadnienie, dlatego warto wcześniej zgłosić się do Urzędu Skarbowego i zasięgnąć porady odnośnie najbardziej korzystnej dla naszej firmy formy opodatkowania. No oczywiście trzeba również mieć pomysł na nazwę firmy, wiedzieć jaka będzie siedziba. To są takie podstawowe informacje, oczywiście jest tego więcej. Można tutaj wskazać również na oszacowanie tego, czy w ogóle ta działalność będzie nam się opłacała, no ale jest to temat innego zagadnienia. Aby nasze przedsięwzięcie było zgodne z prawem, należy zgłosić działalność gospodarczą do kilku instytucji. I jakie to instytucje i czy wszystkie musimy odwiedzać osobiście? Więc tak, rejestracja firmy polega na wpisie, tak jak już wspomniałam, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to procedura tak zwanego jednego okienka, ponieważ, no jak nazwa wskazuje, wiele spraw możemy załatwić w jednym miejscu poprzez wypełnienie jednego wniosku. Jest to wniosek na druku CIDG1, który możemy pobrać w urzędzie gminy, w każdym urzędzie gminy, lub też możemy pobrać go ze strony www.cidg.gov.pl. Jedno okienko funkcjonuje w każdym urzędzie gminy. Wniosek, który wypełniamy osobiście w formie pisemnej, składamy w urzędzie gminy i podpisujemy go w obecności urzędnika gminy, który zweryfikuje naszą tożsamość na podstawie dowodu osobistego. Wniosek ten możemy również wysłać listownie, ale wówczas nasz podpis musi być potwierdzony notarialnie, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku wypełnienia wniosku online
i skierowania go na stronę, poprzez stronę CEIDG, wniosek ten musimy w odpowiedni sposób podpisać. Właśnie chciałam o to zapytać. W jaki sposób ten wniosek online można wysłać? Jak go podpisać, żeby go wysłać? Istnieje parę możliwości. Taką formą bardzo dogodną, znaczy trochę zaawansowaną w przypadku osób rozpoczynających działalność, ale przyszłościowo jest podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny służy do, jest to sposób potwierdzania naszej tożsamości w kontaktach z wieloma urzędami administracji państwowej, z partnerami biznesowymi, ZUS-em, KRUS-em, Urzędem Skarbowym oraz także do podpisywania faktur elektronicznych. Podpis elektroniczny jest formą odpłatną. Nabyć go możemy w jednej z kilku instytucji, które figurują w rejestrze ministra rozwoju. Wśród tych instytucji możemy wymienić na przykład Krajową Izbę Rozliczeniową, Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, a ostatnio otrzymaliśmy informację, że do grupy podmiotów, które mogą wydawać podpis elektroniczny, dołączy również Poczta Polska, co będzie bardzo wygodne. Oczywiście podpis elektroniczny musi posiadać tak zwany certyfikat kwalifikowany. Ceny podpisu są zróżnicowane i zależą od tego, kto jest dostawcą tego podpisu, jakie urządzenie wykorzystujemy do składania podpisu oraz od terminu ważności certyfikatu kwalifikowanego. Istnieje także inna możliwość potwierdzenia naszej tożsamości. Jest to tak zwany zaufany profil, który funkcjonuje na platformie ePUAP, czyli elektronicznej platformie administracji państwowej. Jak nazwa wskazuje, jest to sposób potwierdzania tożsamości stosowany w kontaktach z administracją państwową. Aby uzyskać zaufany profil, musimy założyć konto na platformie ePUAP, zalogować się, wypełnić wniosek, wysłać go. I w ciągu 14 dni od momentu wysłania wniosku zgłaszamy się do jednego z punktów potwierdzających profil. Lista tych punktów jest dostępna na platformie ePUAP, a sieć tych punktów jest również gęsta, także na pewno w pobliżu naszej siedziby znajdziemy jakąś dogodną lokalizację. Zgłaszamy się do tego punktu, podpisujemy wniosek w obecności pracownika potwierdzającego naszą tożsamość na podstawie dowodu osobistego. No i możemy korzystać z tej formy. Istnieje także jeszcze jedna możliwość przesłania wniosku drogą elektroniczną, nie podpisując go. Czyli no, jest to w pewien sposób wniosek anonimowy. Ale wówczas otrzymujemy kod weryfikacyjny, który należy sobie zapisać. I w ciągu 7 dni od wysłania wniosku zgłaszamy się do dowolnego urzędu gminy. Może być to urząd gminy najbliżej położony naszej siedziby lub też, jeżeli jesteśmy w podróży służbowej, bardzo odległy. Pokazujemy kod weryfikacyjny, urzędnik drukuje nasz wniosek, podpisujemy go, no oczywiście po okazaniu dowodu osobistego. No i sprawa załatwiona. A czy ta procedura jednego okienka wyczerpuje zakres czynności związanych z rejestracją działalności? Czy to już wszystko?
ze spraw formalnych? Procedura jednego okienka jest wielkim ułatwieniem. Z tym, że tutaj chodzi głównie o kontakt z ZUS-em. Co prawda, druk CIDG1 jest w pewien sposób informacją dla ZUS-u o tym, że powstał nowy podmiot i będzie prowadzić działalność gospodarczą, ale musimy dodatkowo uzupełnić wniosek do ZUS-u. Wniosek ten wypełniamy na druku ZUS-ZUA. Możemy go wypełnić w formie papierowej, również korzystając z formy elektronicznej na platformie e-ZUS. Ważne jest, że w tym wniosku wskazujemy datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to o tyle, znaczy ta data może być późniejsza od daty, z którą składamy wniosek do ZUS-u. Należy sprawę przemyśleć i wskazać taką datę, żeby było to dla nas komfortowe, ponieważ od tego momentu ZUS rozpoczyna naliczanie składek. Jeszcze jakiś czas temu, w momencie kiedy zatrudnialiśmy co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę, byliśmy zobowiązani do powiadomienia Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, zakresie i przedmiocie działalności. W chwili obecnej nie ma już takiego obowiązku, ponieważ instytucje te obecnie pozyskują informacje ze spisu przedsiębiorstw prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny oraz ze spisu kont podatników, płatników ZUS-u, a oczywiście prowadzonego przez ZUS. Także w tej chwili możemy się spodziewać wizytacji tych firm, natomiast nie ma obowiązku pisemnego powiadamiania o rozpoczęciu działalności. Oczywiście, jeśli chodzi o kontakt z sanepidem, to istnieją takie rodzaje działalności, które wymagają stosownych zgód. No i musimy być tutaj czujni, odwiedzić najbliższą stację sanepidu powiatową lub wojewódzką, żeby upewnić się, czy takiej zgody nie musimy uzyskać. A Urząd Skarbowy? Jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, tak, to jest bardzo ważne pytanie, to nie musimy go odwiedzać, o ile nie jesteśmy płatnikiem VAT-u. W tej sytuacji musimy złożyć wniosek VAT-R i wniosek ten należy złożyć najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Rejestracja podatnika VAT jest całkowicie bezpłatna. I następuje w momencie wypełnienia wniosku CIDG. Tak. Tam zaznaczamy, że chcemy być płatnikiem VAT. Tak, tak, znaczy to można, to może tak być. Ten wniosek musimy wypełnić, natomiast żeby skorzystać z możliwości jednego okienka, w przypadku podatnika VAT musimy posiadać podpis elektroniczny. Mhm. Jeżeli nie dysponujemy podpisem elektronicznym, niestety musimy złożyć wniosek w innej formie. A które rodzaje działalności wymagają jeszcze jakichś szczególnych pozwoleń bądź koncesji? Tu już mówiłyśmy o sanepidzie. Tak, 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 tak. No, więc oczywiście istnieją takie rodzaje działalności, które są regulowane, są reglamentowane w jakiś sposób przez państwo. Jeśli chodzi o koncesje, to raczej nie będą nas interesować, jeżeli jesteśmy podmiotem małym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu, ponieważ koncesje są dedykowane do szczególnych dziedzin, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, obywateli. W naszym przypadku istnieje szereg działalności,
które są działalnością regulowaną lub też na którą musimy uzyskiwać zezwolenie. Są to tak jakby dwie kategorie. Istnieje szereg organów, które wydają te zezwolenia. Od ministra poprzez wójta i burmistrza. Jest to regulowane przepisami branżowymi. Pewną podpowiedzią są tutaj przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która oddelegowuje poszczególne rodzaje działalności właśnie do poszczególnych branż. Jeśli chodzi o zezwolenie, to uzyskuje ją każdy, kto złoży stosowny wniosek, no i spełnia wymogi wymagane prawem, przepisami prawa. Wśród wielu rodzajów działalności, na które uzyskujemy zezwolenia, możemy wymienić na przykład sprzedaż napojów alkoholowych, hurtownie farmaceutyczne, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i wiele innych. Jeśli chodzi o działalność regulowaną, to podlega ona wpisowi do rejestru działalności regulowanej. Taki wpis uzyskujemy po złożeniu wniosku oraz oświadczenia, że spełniamy wszelkie wymogi. Oczywiście możemy się spodziewać stosownych kontroli po pewnym czasie, sprawdzających, czy rzeczywiście spełniamy te wymogi. Wśród działalności regulowanej można wymienić na przykład prowadzenie praktyki pielęgniarskiej, organizowanie imprez turystycznych, konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin i materiałem siewnym, świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego, wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów. No jak widzimy, zakres tej działalności w pewien sposób reglamentowany jest dosyć szeroki. No i tutaj musimy wykazać się pewną kreatywnością w poszukiwaniu przepisów. Oczywiście myślę, że w gminie, w urzędach gminy będą urzędnicy służyli nam podpowiedzią. Czy każdy przedsiębiorca musi zakładać konto bankowe, firmowe, specjalnie dedykowane własnej firmie? Koncentrujemy się tutaj na osobach fizycznych prowadzących działalność. I w tym przypadku nie ma takiego obowiązku. Nie musimy mieć odrębnego konta. Nasze konto osobiste może służyć jako konto przeznaczone na cele działalności gospodarczej. Jednak z punktu widzenia różnych praktycznych działań i formalnych, warto się zastanowić nad założeniem takiego konta, bo przecież nasza firma będzie się rozwijać, będziemy rozszerzać działalność, będziemy mieć kontakty z coraz większą ilością kontrahentów biznesowych. I wówczas bardzo niedogodne jest, jeżeli pieniądze firmowe mieszają się z pieniędzmi prywatnymi. Dobrze jest też mieć konto oddzielne, służące do rozliczeń z pracownikami, z ZUS-em, no i z rozliczaniem różnych podatków, na przykład VAT. Co do zasady, obowiązek posiadania odrębnego konta istnieje wtedy, kiedy jesteśmy podatnikiem VAT, ponieważ z urzędem skarbowym VAT rozliczamy przez oddzielne konto. Odrębne konto również musimy posiadać w sytuacji, kiedy nasza działalność już osiągnęła większe rozmiary i jednostkowa wartość naszych rozliczeń z kontrahentami biznesowymi przekracza równowartość 15 tysięcy euro. Także zachęcam do zakładania odrębnego konta
Czyli rozumiem, że dla większego porządku, żeby pieniądze prywatne nie mieszały się z tymi firmowymi, takie konto dobrze jest sobie założyć oddzielnie. Oczywiście, warto to mieć dla własnego komfortu i nie denerwować się, nie stresować ewentualnie służb, które nam pomagają w księgowaniu transakcji. Jest to na pewno bardzo, bardzo wygodna forma. Ewo, a czy możesz polecić źródła czy strony internetowe, na których taki początkujący przedsiębiorca, czy w ogóle osoba, która rozważa założenie działalności gospodarczej, na której można znaleźć informacje właśnie o wniosku, jak założyć firmę, o jednym okienku, czy o tych rzeczach, o których tutaj rozmawiałyśmy? Takich informacji jest bardzo dużo. Bardzo dogodną stroną jest strona prowadzona przez CIDG. www.cidg.gov.pl. Na tej stronie dowiemy się krok po kroku, jakie formalności musimy spełnić. Są tam dosyć obszerne wyjaśnienia i naprawdę zachęcam do korzystania z tej strony. Również dogodną stroną, która nam wyjaśnia wiele, jest strona ePUAP, ponieważ jest to taka forma potwierdzania tożsamości bezpłatna, więc myślę, że na początku działalności będzie cieszyła się większą popularnością. Mogę tutaj także wymienić stronę www.obywatel.gov.pl, która obejmuje szerokie spektrum różnych zagadnień, w tym także zakładania firmy. A jeśli chodzi o kontakty z różnymi organami, na przykład Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, to mogę polecić stronę www.pip.gov.pl lub też stronę www.gis.gov.pl. Tych informacji w internecie jest bardzo dużo. Zachęcam do korzystania. Dziękuję, Ewo, za te wszystkie informacje. Zachęcam do odwiedzania podanych przez Ewę stron internetowych, a także zapraszam na naszą stronę projektu www.edufin.pl. Tam również znajdują się pożyteczne materiały, takie edukacyjne, jak krok po kroku założyć firmę, to o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Także inne artykuły, wywiady z przedsiębiorcami, którzy też kiedyś zaczynali tak krok po kroku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej informacji o projekcie ABC Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie www.edufin.pl.